Cześć! Witajcie w Kotlet TV od kuchni. Dzisiaj zabieramy Was na spacer. Mimo, że jak widzicie, pogoda troszeczkę teoretycznie nie dopisuje, bo dosyć pada, to tak naprawdę jest bardzo ciepło. Dlatego biegnijcie po kolorowe kaloszki, takie najlepiej pozytywne, małą cienką kurtkę i idziemy na spacer. Jak będziemy mieć troszkę farta, to zobaczycie sarenkę. Mam nadzieję, że nie dzika. Jedno i drugie widzieliśmy z okna, więc jest duża szansa na to. Bardzo lubię sobie spacerować, mimo różnej pogody. Myślę, że również i Wy powinniście wybrać się na spacer. Jak jest taka pogoda i deszcz uderza w szyby okien, to wiadomo, że nie wybierzemy się na grilla. Ale wtedy często nachodzą mnie różne myśli o smakach, takich wyniesionych z domu. To są często te smaki, które pamiętam z dzieciństwa i do nich, na ja przynajmniej, zaliczę na pewno sernik, a także szarlotkę. Obydwa te wypieki kojarzą mi się z wizytami u babci. Szarlotka pachnąca cynamonem, z kruchym wierzchem, z jabłkami, nie takimi ze sklepu, tylko z przygotowanymi takimi duszonymi jabłkami. W ogóle takie słoiki jabłek zawsze u nas stały w spiżarce czy w piwnicy na półkach i była ich cała masa. No jest taka szarlotka. Szarlotka z prawdziwymi jabłkami, obtruszona mocno cynamonem, a potem już podawana na gorąco, posypana cukrem pudrem. Tak, to jest taki chyba mój ulubiony smak wyniesiony z domu. A drugie to chyba się ten sernik. Wiem, że nie lubicie rodzynek, ale ja uwielbiam sernik z rodzynkami, z bakaliami. Taki sernik pachnący tym twarogiem domowym. Tak, sernik to też jest druga taka rzecz, która mi się kojarzy ze smakami domu. Jestem bardzo ciekawa, jakie Wy macie smaki takie domowe. Co jeszcze? No na pewno kojarzą mi się szczególnie latem, kiedy jest tak ciepło jak dzisiaj, ale jednak pada. To zawsze uwielbialiśmy jeść pierogi z jagodami. Ktoś z Was napisał, że u niego po przebiciu pierogi sos z pierogów zawsze ląduje na ścianie. Ja zawsze staram się. Najpierw delikatnie nakłuwam widelcem takiego pieroga, żeby sos delikatnie rozlał się na talerzu. I dzięki temu na szczęście ostatnio unikam takich pierogowych szaleństw. Ale pierogi z jagodami, polane śmietanką, wymieszaną z cukrem, to też jest smak, jaki kojarzę z domu. I jak tylko mogę, jak teraz jest czas na pierogi, to z przyjemnością je robię. Tak naprawdę z przygotowaniem pierogów nie ma dużo pracy. Trzeba poświęcić godzinę, polepić je, ale potem smak jest wyśmienity. Co jeszcze z takimi smakami domu? No ostatnio tak sobie myślałam, że jak jest taka pogoda, troszkę szczerze mówiąc listopadowa, no to od razu zaczęły mi się kojarzyć smaki związane ze świętami, bo teraz troszkę jednak pada. Dobra. Wybaczcie, ale jednak troszeczkę zaczęło mocniej padać. To i właśnie święta. Święta to jest czas, który mi się kojarzy bardzo rodzinnie. No i jeżeli chodzi o święta i właśnie kiedy taka pogoda jest troszeczkę listopadowa, to od razu przychodzi mi na myśl kompot gotowany z suszu. Ja wiem, że pewnie nie każdy z Was lubi ten kompot. Ja uwielbiam. Uwielbiam zapach tego kompotu, który rozchodzi się po całym domu. Zawsze u nas są i były gotowane takie wielkie garnki tego kompotu z suszu. Uwielbiam ten zapach. To jest taki iście świąteczno-domowy kompot i bardzo, bardzo go lubię. Albo bigos, który się gotuje przez 3 dni. Dużo jest takich fajnych smaków domowych. Właśnie ze świętami chyba najwięcej się kojarzy takich smaków. Widzę, że coraz mocniej pada. Ale i tak mimo wszystko zachęcam Was na spacer, jest naprawdę przyjemnie. A w takim spacerze to w ogóle myślę, że ja i Wy będziecie mieć niesamowity apetyt na kolejne pyszności. O, na przykład makowiec. To też jest smak mojego domu, też kojarzy się ze świętami. No ale dobra, tak pobiegłam troszkę w stronę świąt. A jeżeli chodzi jeszcze o takie letnie smakołyki, to na przykład pleśniak. Pleśniak, czyli kruche ciasto z kwaśnym dżemem. Na to jest taka warstwa pianki i znowu kruche ciasto i
strasznie, strasznie fajne. Ciasto takie letnie. Polecam Wam przygotować w ogóle dżem samemu, jeżeli macie gdzieś krzaki czarnej porzeczki. Ja uwielbiam przygotowywać taki dżem, chociaż normalną taką czarną porzeczkę z krzaką średnią. Ale w dżemie to chyba jeden z moich ulubionych. No dobrze. Możesz tak, nie będę tyle gadać, a po więcej przepisów, pomysłów i porad zapraszam na naszą stronę www.kotlet.tv.